KL Warszał. Mówiąc krótko, jest to obóz koncentracyjny założony przez Niemców na terenie Warszawy. Dokładnie mówiąc, na terenie miasta stołecznego Warszawa, posiadający 4 podobozy. 2 są przy dworcu zachodnim. 1 się znajduje przy Muzeum Żydów Polskich. Słynna gęsiówka. I 4 lasek na kole. I to jest ten 4 podobóz KL Warszał. Miejsce pamięci. Upamiętniającym krzyżem i kamieniem. Jak widać, już próbowano go zniszczyć. Jakaś farba. I tu też widnieje basen. Jaki miał cel ten basen? Nie wiem. Ale że znajdujemy się na terenie byłego podobozu, basen być może był wykorzystywany przez więźniów. Bo jak wiemy, Niemcy bali się wszelkich epidemii. I być może kazali się więźniom jak najczęściej myć czy kąpać. Prawdopodobnie, nie wiem tego na pewno. Mamy 16 września 2016 roku. Zapaliłem mały żółty znicz. I taka moja mała prośba, jakby ktoś tutaj był i znicza by nie było, to wychodziłoby na to, że ktoś specjalnie go usunął. Bo jest to świeżutki znicz. Jeśli coś takiego by nastąpiło, a ktoś by to był, to proszę o komentarz. Jeszcze raz basen. Na terenie znajdują się tutaj takie jakby górki, pagórki. Taki jest klimat troszkę zbliżony do wydmowego. Ale skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że te tak zwane wydmy, są to prochy wymordowanych ludzi przez Niemców. Znajdują się tutaj też nieczynne tory kolejowe z tak zwanym znakiem stop kolejowym.
staram się, pokażę wam te tory. Są tutaj też pozostałości jakichś zabudowań pod ten fundamenty, postaram się wam je pokazać. Jeśli chcecie dokładnie wiedzieć coś więcej, polecam na YouTubie. Jest materiał pani sędziny Marli Tcińskiej. Sorry za pomyłkę. Możecie się tam dowiedzieć znacznie więcej. Więc teraz ruszam na w miarę krótkie poszukiwanie. Chcę być jak w miarę wcześnie w domu tych pozostałości. No i pokażę wam na koniec te torowisko, bo dokładnie wiem, gdzie się znajduje. No to tyle jak na razie w tym materiale. KL Warszawa.